Na sam koniec jeszcze apel do hodowców trzody chlewnej o zachowanie ostrożności w związku z afrykańską chorobą świń. Tym tematem w lutym szeroko zajmował się Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Temat choroby ASF, czyli afrykańskiej choroby świń, nie jest tematem nowym. Dziki, które głównie roznoszą tą chorobę dla trzody chlewnej, no stoją już na granicy naszego województwa. Ale najważniejsza informacja jest taka, że nie jest to choroba, którą zarażają się ludzie. Ludzie i świnie tylko roznoszą tą chorobę i może być ona wniesiona do dużych stad trzody chlewnej, co ma wymiar ekonomiczny dla tych, którzy zajmują się taką hodowlą. Dlatego też wojewoda tutaj wspólnie ze wszystkimi służbami, jak straż, wojsko, etc., samorządy, zorganizował spotkanie takie, które miało na celu jak gdyby przygotowanie się do tego problemu, który no, lepiej, żeby na teren naszego województwa nie zawitał. W przypadku stwierdzenia wirusa w stadzie na przykład jakimś tam 1000 świń, a takie się też zdarzają, w obrębie na przykład 3 kilometrów, no, muszą być zlikwidowane wszystkie świnie, żeby po prostu to ognisko zlikwidować. No, hodowcy wiedzą, co ma robić. Tutaj weterynarze powiatowi zajmują się tym problemem od dłuższego czasu, więc prawie wszystkie hodowle są odwiedzane, natomiast w przypadku jadącego samochodem czy idącego na spacer, jeśli zauważy się leżącego padłego dzika przy drodze, to nie należy tego lekceważyć, trzeba się zatrzymać i trzeba zgłosić to do weterynarii. Jeśli nie mamy telefonu do weterynarii, możemy spróbować przekazać tą informację tradycyjnie, czyli pod numer chociażby straży pożarnej, może nie ten alarmowy, żeby nie blokować 112, ale pod te inne, żeby odpowiednie służby mogły przyjechać, zabrać, zbadać tego dzika, no i podjąć dalsze procedury w zależności od sytuacji.